Włączyłem nagrywanie, dobra, kim ja tu miałem grać? Druidem chciałeś, żebym grał? No, nie wiem, wybieraj sobie. Ale zawodowcem. No tak, tak, tak. Dobra, zawodowcem. Zapaliły się światła w domu. Czekaj. Jak coś, to już stworzyłem grę. Okej, okay, stworzyłem postać zawodową. Uwaga, kiedy postać zawodowa, bla, bla, dobra, świetnie. Jestem w grze. Gdzie Warliw? Warliw, to jesteś ty? Nie. To chyba nie ty jesteś. Jaka Amazonka śmieszna, cycata. Dobra. Fajny mam nick, nie? Jak tu się robi? Zaproś, okej. Okay. Dobra, i teraz tylko tak, żebyśmy czasem nie grali tak jak ty z Bastetem, że się co chwilę rozbiegaliście i w sumie każdy dał singla, nie? Także wiesz co, ty sobie idź gdzie chcesz, a ja będę szedł za tobą. Jak widzisz, że gdzieś zostanę w tyle, to poczekaj chwilkę, okej? Okay? Mhm. Dobra. Dobra. Czekaj na mnie. Przyzwyczajaj się, żebyśmy po prostu cały czas chodzili sobie tutaj razem, nie? Dobra. Muszę się przyzwyczaić. No, założyłem buty i się już rozwaliły. Czekaj na mnie. Kurde, zapominam się. No właśnie, ja wiem. A zobaczysz, jak szybko padnie ta krwawa orylica. No tak, no przecież ja mam super druida, no to musi szybko paść. No właśnie, o! A patrz teraz. Patrz teraz. O, Rubin. O właśnie, też byśmy się mogli umówić. Byłoby łatwiej, gdyby jeden z nas, powiedzmy, zbierał tylko runy i jakoś tam transmutował je, a drugi zbierałby tylko klejnoty, nie? Żeby to jakoś się łatwiej może wszystko... Może ty. Znaczy ja co, mam zbierać? No, runy. Okej. Okay. Jak będziemy w mieście, dam ci klejnocik. Ej, a to prawda, że jak się strzeli z łuku, to ono leci tak do końca przez całą mapę? Nie, nie, te strzały w końcu znikają, ale w Diablo 1 tak właśnie było, że jak się czymś strzeliło, wszystko jedno, czy czarem, czy jakąś strzałą, tylko leciało tak długo, aż natrafiło na jakąś przeszkodę. Mniejsza z tym, zaraz będziemy bili krwawą orlicę. Biedna krwawa orlica. Nawet jej nie zauważysz. No ciekawe. Patrz. Poczekaj, no, pokaż. Tu. Poczekaj tu. Co to się jej trafić nie da, no? No to... na singlu była łatwiejsza. No kurde, gin! No nie, oszczep zmarnowałem. No to tylko ja tak potrafię. Ojku, to było głupie totalnie. Ej, a masz jeszcze ten oszczep? Ej, no fajnie, że ja w nią trafić nigdy nie mogę. Dobra, wybiłem trochę zombiaków, idę ci pomóc, bo widzę, że średnio ci to wychodzi. No, mówię ci. Okay. Ach, o, wytrzymałość. O, oszczep. To coś dla Pudziana. O, weźmiemy sobie. To coś dla Pudziana, czyli dla mnie. Ja sobie je założę tutaj. Znaczy założę, sobie je wezmę. 45 oszczepów, ale będę wymiatał. Ja. Fuch, rzuciłem jednym, oczywiście w nic nie trafiłem. W ogóle, co ty sobie za imię tutaj zrobiłeś? Ściągnąłem z neta. Sobie imię z neta ściągnąłeś? Od kolejnego. Przez torrenty, żem pobrał te imię. Dobra, fajne. A tak idziemy tu, idziemy tu na pewno? Oj. No. To co, nie pilnujesz? No właśnie pilnuję. Rakaniszu nas zabije. No w sumie skoro mam te kruki, to mogę je sobie wyczarować, no bo co? One w ogóle coś robią? To chodźmy. Zapewne tu zginiemy. Tutaj? No, to by było ciekawe. Ej, zaklinowałeś mnie. O, już! Uważaj, nie! Tutaj dedniemy. No gdzie dedniemy? Co ty mówisz? No, moje kruki tutaj zabiją wszystko przecież. Ej, nie, serio, ja tu dedałem kiedyś bardzo dużo. Ale to chyba nie na pierwszym poziomie trudności. No właśnie, na pierwszym. No dobra, okej, okay, to ostrożnie idź, jak widzisz, znaczy jak się czegoś boisz, to od razu do tyłu idź. To te łuczniczki, no to te łuczniczki bardzo szybko sobie tutaj ogólnie poradzą z nimi. No tak, 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 ale mówię ci, dostałem przed chwilą hita i połowa HP zjechałaś. Nawet w sumie nie musisz ich atakować z bliska.
Wystarczy z tymi łuczniczkami chodzić. One są super póki co. Jeszcze kruki są przecież, nie? Kruki są śmieszne trochę. No właśnie zniknęły oba. No sobie fioletową weź, skoro tak ci rzucie schodzi. Chcesz tutaj zejść? No dawaj, może dobra. Coś fajnego. Jakiś krab. Skoro już przeszliśmy tu, to bijemy ich. Będzie złota skrzynka. I cała mana poszła. Przywołałem mędrca, wilczka i nie ma many. O, tu coś jest. Zabij. O nie. Weź ich zabij, a ja tu poczekam chwilkę. Nie no, uczniczki je wybiją zaraz. Moje super pro oszczepy. Och. No, łap mój oszczep. Ja, wiesz jakie mam obrażenia. Prawie zginął mędrzec. Jest tutaj gdzieś mana jakaś? Nie ma. Nie ma. Wiesz jakie mam obrażenia? 4 do 31. Jeden. Ja mam 1,8. Jodź! Dawaj złotą skrzynkę, patrz. Śmiało. Czekaj. Nie mam klucza. Weź sobie może berło. Dobra, kaskę bierzemy. Dobra, bierz sobie talizman. Ty weź, bo ja nie mam tych identyfikacji na razie. Powiem ci, co ma talizman. Ma dodatkowe złoto od potworów. Berło. No, berło i tak sprzedam. Jakaś odporność na ogień tu jest. No dobra. Czekaj. O, ale jestem koksem w miksturkach. Właśnie pas by mi się przydał. O, mogę używać już tych mikstur, które zatruwają. Zobaczymy, co one robią. Właściwie, tylko w co tu rzucić? No tu już nic nie ma. Dobra. Nie no, kruki trzeba robić. O nie, właśnie to mnie zabijało. To patrz teraz. Widziałeś te trucizny moje? Patrz jak giną. Jo. Kozak jestem, co? No, patrz, efektownie to wyglądało. Muszę przyznać. Kasa. O i znowu miksturka duszącego gazu. Wezmę ich więcej, to będziemy takie właśnie sytuacje rozwiązywali gazem. Na przykład, no tutaj to kruki ich załatwią. O, szyszak. Weź sobie szyszak. Berło. Szyszak. Nie no, ja berła nie będę używać, bo ja będę rzucał sobie podionami, nie? No, podobają, ja tak robiłem właśnie. Podobają te podiony mi się. O nie. Ja widzę. Tam no dwóch uczników, no nie panikuj. No, ale wiesz, ja ich nienawidzę. Właśnie oni mnie tak dodali na początku. Dzida w oczodu i leżą. Ach. O, tutaj właśnie trzeba użyć moich super mikstur. Patrz, cyk i wszyscy zgoni. No. Fajne to. Powybijałem wszystkich, rzuciłeś miksturę i... No. Tylko ja tak sobie mówię. Patrzę sobie zawsze w tamtą stronę. Ty, wilcza głowa, to coś dla mnie. Oby miało cokolwiek. Plus 3 do kruk. Jaka rzeźnia, ty. Ej, a brać może... wiesz, tą pomocniczkę, tu walkirię. Nie. Chyba nie. Walkiria to jest w sumie taka defensywna. No jeśli chodzi o defensywę, to dużo tych moich przywołańców będzie. To jak chcesz, to raczej sobie w coś ofensywnego bierz, no nie? Więcej kruków od razu. Jo, wilk. No wilk to już był przecież. Czekaj. Ale czy ty też widzisz, jak mu drugi. Jęzor tak kurde do ziemi spada? Nie no. Pewnie stamina im się skończyła i tak jęzor wywaliły. Dobra, chodźmy. Ej, a ty wtedy jakżeś szedł do tego, do Tristra, nie? Na koszmarze czy... Nie, na normalu, co już miałeś ten, wiesz, na krowi level. Co mówiłeś, że to Greenswalda nie ma. No właśnie. To ty chyba go tym... Aurą żeś zabił. Ale to by jego zwłoki tam leżały, ja bym go zauważył. To taka dziwna sprawa. Uciekł. No ale może gdzieś tam troszeczkę był dalej. Aj nie, właśnie... Nie, to było dziwne. No dziwne było. A, kruk go oślepił. Widzielny kruk. O, przetestuję sobie. Dobra, ty sobie przetestuj, a ja tutaj będę rzucał ostro też. Nie, ja już nie będę testować, bo mam ostatnie rzuty.
O, jest studnia, uwielbiam pić ze studni. Tak w ogóle to pić mi się chce, ale dobra. Jak chcesz, to idź sobie, zrób coś do picia. Nie no, zaraz. Ale myślę, że tak zabijemy Daniel i wtedy zrobimy sobie przerwę, nie? No tak, to tak. Jakiś ich pełno. Spoko, ja mam tutaj super miksturki. Oj, został jeden kruk. Trzeba ich dorobić. Dobra. O, jest chyba... A nie. Tu będzie na 100%. Gdzieś tutaj. A, tu miksturki się fajnie sprawdzą. Ale szybko zrobiliśmy czystkę. Czekaj chwilkę, poczekaj. Nie pędź, nie pędź. Na łuczniczce tutaj. Dzięki. A co to za nit? Your blood nie pozwala ci na dostęp do jej zwłok? Nie, bo tu się ustawia, jak się dednie, to wiesz, można to ustawić. Aha, no rzeczywiście, coś takiego było. A no, ale tutaj, no jak się dednie, to wiesz. Jak od razu wszedłem do gry, to włączyłem. Spok. No. Przez chwilę pomyślałem już, że padłeś i przez przypadek kliknąłem w twoje zwłoki. Ja. Już się wystraszyłem. Uhuhuhuhu. Ja ten... On, noga będzie lęki. Fuck. Wystraszyłem się, bo znowu mi zjechało do połowy chata. Weź sobie amulecik. Bo widzę, że tak się na niego patrzysz. No. A ja sobie wezmę zwój infusę. Co ty tam masz? Praktycznie nic, ale... Szyszak energii, co ty chcesz mi tu wcisnąć? Wow, jeszcze masz to. Widzisz, o, ile many ci dodałem? Czekaj, zresetuję sobie atrybuty. O kurde, wszystko zniknęło, widziałeś? No. Wszyscy przywołańcy. Pewnie nie widziałeś, bo masz dwa okienka odpalone u Akary. Wiesz, że to wygląda, jakbyś trzymał jakąś tego... jakieś piwo w ręce. No to może być. Dobra, siła. Biorę sobie szybko. 40. O właśnie, masz te klejnoty? A no, chwileczkę, dam ci klejnoty od razu. Dobra. Klejnoty jeden. Drugi, czekaj, nie ma więcej. Dobra, i teraz, żebym czegoś źle tutaj nie wziął. Kruk jeden. Strasznie dużo ich jest. Nigdy tyle nie miałem. Tylu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na multiplayer jest też troszeczkę lepszy loot, ale nie jeśli chodzi o magiczne przedmioty, tylko właśnie o takie duperelki typu chyba właśnie klejnociki, miksturki, tego tam wypada troszeczkę więcej. Dobra, sprzedajemy te wszystkie beznadziejne berła. To jest. Za 3600 mam berło jakieś. Gdybyś potrzebował kasy na coś, to krzycz od razu. Dobra, wstąpię tutaj do sklepu. Och. A powiedz mi, jaki masz amulet? Żadnego. Oho. Ile masz kasy? Zaraz ci powiem, tylko sprzedam jeszcze trochę rzeczy, to będę miał więcej zaraz. O jacie, ale kozacka. Już widzę, że mam 8000, już na pewno mam. Ale kozacka zbroja za 4300. 3000 jakbyś mógł. No luzik. Czekaj, tu jeszcze dam łuczniczce coś lepszego. O właśnie, mam coś dla ciebie. A wątpię, żebyś miał coś dla mnie akurat, bo ja tutaj w sumie niczego nie potrzebuję. Chyba, że to sprzedajesz. Nie wiem, ty tym rzucasz. Aha, no właśnie, no jak rzucam, to tak, to tego akurat potrzebuję. O, co dziwne. Tutaj jest ten kamienny krąg, chodź. Uwaga, cyk. Kataniszu, żeby się zatruł, to padnie. No właśnie. O, wilcza głowa. Wow. Ja. Dobra, to ja mam odpalać, to było tak. Cyk, 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 cyk. Ciabarach. Ale pamięć. No. Żeby zapamiętać sekwencję pięciu elementów, to trzeba mieć wyrąbistą pamięć, co? Ale krowa, czekaj, krowa. O. O ja. Dobra. Ochlapała mnie. Jaki saper. Cyk. Dobra, ja tu od razu wchodzę. O, dobra, wiem, razem idziemy. Ale ja po prostu rzucę tylko szczepem. Rzucisz raz szczepem i Grizzwold padnie, tak? O.
Te trucizny chyba gorzej działają na to szkieleciki. Oberwał nic nie stać w życia, cóż za wstyd. Ojejku, jaki on twardy, no ale on jest w sumie zawsze twardy. Poszczuję go moimi psami. O, tutaj jest chłopczyk. Wirt. Chłopczyk. Chłopczyk, no to ty jesteś. Czekaj. Ciało Wirta. Zostałeś ukarany. Się rozsypał. Ale a w ogóle widzisz... ta noga Wirta, to czemu ona taka dziwna jest i nie przypomina mi nogi? Bo on miał sztuczną nogę, wiesz? No właśnie, zauważyłem. Jedną, on miał jedną drewnianą nogę. Jak zwykle dostałem pierścionek, który idzie do sprzedaży. A co ma, a co ma? Jeden domany za zabitego, jesteśmy każdego przeciwnika. To ja chcę. A co? Sprzedałeś go? No dobra, to już, nie chcę. Wyjdę na zero, ale co tam? O, ale mam pierścień. 9% większa szansa na zdobycie magicznych przedmiotów. To teraz same unikaty nam się będą sypać. Co? Ile? 9% większa szansa. Ja... To nie, to już w ogóle. Cały czas będę. Zaraz wypadnie zbroja nieśmiertelnego króla z tego. Serio chciałeś ten pierścionek? Jeden do... No, ja ich tak dosyć masowo, tych diablików tam zabijam, no to... Od tych, no to... tego. A co ty tutaj wyrzuciłeś? Pierścionek. No nie, no kupiłeś go. No. Niepoważny jesteś. Zostało mi tylko 8 złota. Nie, wiesz co, w sumie to ja mam lepsze, ja go sprzedam. Jedno takie pole, wiesz, tutaj w Diablo. No bierz ten amulet, a nie się patrzysz. Ty bierz, bo ja nie mam identyfikacji. Jak grałeś z Bastetem, to mu wszystko zabierałeś. A, no bo to Bastet. Się toczy, taki dźwięk fajny. Druid normalnie jest mistrzem w grze w kręgle pewnie. Cały czas zapominam, że gramy na trybie hardcore. No to może i lepiej, bo jakbyś pamiętał, to byś się bał i byś zginął w końcu. No właśnie, przed chwilą chciałem coś zrobić. Oczywiście Andare z pięści, nie? Nie, no żart. No z pięści będzie nam ciężko tymi postaciami. Ale no umówmy się, że wilczki zabiją Andaril z pięści. Wyżyna tam. O nie. O tak. Ja lubię takie właśnie grupki. I potraktować je z kulki. Jejku. Level mi wskoczył w ostatniej chwili. Mi też. Wezmę sobie w żywotność, bo tu ostatnio mi troszeczkę życie zeszło. I wezmę sobie jeszcze do przywołania ducha wilka. Masz identyfikację może? Widzisz tą piękną zbroję, jaką noszę? Masz tutaj swój identyfikację. Widzisz go? No, widzę. Już podniosłem. Dzięki. Właśnie, nie ominęliśmy na Mrocznej Kniei, czy jeszcze nie było? Mroczna Knieja? To tam był swój infusa, tam... Ale tam... nie. Mroczne Moczary. A, czarne Mielka. Moczary? No, czarne moczary, mylim się. Ty, no właśnie, minęliśmy hrabinę przecież, bo ty tak prowadzisz. To wracamy. Wracamy, no. A punkt nawigacyjny? Poczekaj. Punkt nawigacyjny często jest przy tej wieży. Ale te kule tutaj puszczę na nich. O ja, dwie naraz żeś puścił? A nie, już wiem o co chodzi. Opóźnienie jest dosyć spore, ale w sumie zanim jedna eksploduje, to mogę już drugą wypuścić. Znowu kruki się skończyły, co szybciej się kończą. Ale one kończą się, bo dedają, czy? Nie, one nie mogą zginąć. One po prostu jak zadadzą określoną ilość ciosów, to znikają. Dobra, tędy. Czuję to. Czujesz zapach hrabiny? O Jezu! Weź uważaj tu na prawo. Spoko. Ja jestem tu Rambo przecież. Nie, serio. O, jest level. No te wszystkie furie błyskawic to chyba trafiają zawsze, nie? Chyba, że rzeczywiście będziesz chciał... Nie, furie błyskawic właśnie czasami nie trafiają. Czasami nie przejdą przez wrogów, a nie trafią. Przynajmniej tak mi się zdaje. No to wtedy musisz brać w zręczność.
Grałem kiedyś Amazonką z Furią, ale jakoś mało pamiętam. Pamiętam tylko z tego to, że wziąłem te Furie, to wszystko ginęło momentalnie. Momentalnie nawet poza ekranem tam gdzieś. Coś dla ciebie? Nie, ja tego nie chcę, bo ja nie walę z łapy już. Znaczy z broni. No a masz jakąś dobrą broń? Nie mam, no mam jakąś tam, byle jaką pałkę. No to weź sobie lepszą. No, zawsze ale... coś. O. Oj, tam no co ci szkodzi. To znaczy fajnie by było, jakby jakaś broń miała odporność na jakiś żywioł, no nie? No, to bym sobie wziął w łapę wtedy. Ciekawe, czy będzie jakiś cud i dropnie sandaliel unikatowy oszczep. O, tak, unikatowy oszczep ci drobnie sandaliel. No, nie, pamiętam, że był jakiś. W pierwszym akcie nawet, unikatowy. No to nie drobnie. Dobra, popadają nieźle. Kruki, aj, pomyliłem wilka z krukiem. Oj, nie trafiłem. Dobra, ty ją tam zabij. O, dobra, już. Wilcza głowa tu wypadła. Jaka hrabina wstępna. O, zabiłeś ją jednak sam. Runkatal. Widziałeś? Świetnie. To ona tam daje fajną odporność na żywioł. A to ja mam runki zbierać, tak? Tak. Ta wieża ma swój urok. Przecież nie. Ale... Jaki ty masz tego obrażenia z tej kuli? 14,22. Znaczy one mają 14,22 plus 14,22 od ognia plus średnie 25,30 na sekundę. One no wiesz, jakoś... ja mam obrażenia 90. No ale wiesz... Nie, no po prostu te skulki się jakoś tak kumulują fajnie, ale nie wiem dokładnie jak one tutaj działają. Gdybym wszystkie sumował, to by było 30, 50... 70 ponad maksymalne chyba. Wziąłem kapliczkę zbroi. No już trudno. O, 11 level już. Pijesz ze studni? Nie. Dostałem przed chwilą level, to po co mam pić ze studni? Ja 107 obrażenia mam. A skąd ty tam takie obrażenia masz, co? Właśnie nie wiem. 4 do 107. Patrz, napiszę. Działeś? Oba. Poczekaj chwilę. Dobra. O, mamy wejście. Chciałem sobie nowe wilczki zrobić, bo nowe wilczki już mają większe obrażenia, bo dałem punkcik do wilczków. Ale dziwny bug. Przyszedłem przez drzwi. Ale to tak zawsze jest. O, coś dla ciebie wypadło. Patrz, to ma 3 miejsca na klejnot. Pokaż. Pokaż, to ma 3 miejsca na klejnot. No nie, świetnie się idzie z ruinem. Tak? Wszyscy padają po drodze. No właśnie jak mi się przypomniało, że zawsze jak grałem, to tak wszyscy padali. No ale z kolei ja sobie przypominam, że w momencie kiedy dojdziemy na Nightmare, to ty będziesz zabijał wszystkich z tych furii. A ja będę tylko patrzył się i jadł paluszki. Przecież ta furia to masakra jest. Tam puścisz raz to i wszyscy padają. Wiesz co, ja to przejście tam widzę już, gdzie ono jest. Aha, ale tutaj kowala musi znaleźć. Widziałeś, ten kościotrup ma taki damage zawsze. Dziwny. Mówię ci, połowę HP mi praktycznie zjechał, 1/4. To może zainwestować więcej w tego mędrca, co? Nie wiem, orla kula. O! Może się sprzeda. Tylko, że wiesz, ja... Jezu! Nie można go odepchnąć. Jakim on? Nie, słaby. Dobry. Słaby, na Nightmare. Zabijemy go i nagle. Klejnocik, weź, ja sobie wezmę Fallusa. Dobra. Lecimy po prostu. O, strasznie dużo tych. Ametyst widzisz? Widzisz. Rubin widzisz? Widzisz. Szable widzisz? Ojejku, skąd to tyle tutaj? Mam bo, cały ekwipunek no tych. No bo ja mam 9% większą szansę na zdobycie magicznych przedmiotów. Tak. Także wiesz. Niektórzy mają po 1000 ich. No właśnie. Spoko, będzie 1000.
Na razie jest 9. Od czegoś trzeba zacząć. Zobacz, co tu wisi? To głodny nie ja. Jestem. To nie ja tam wiszę. A tu zobacz, tu jakiś portal był kiedyś chyba, widzisz to? No. Albo lustro. Widziałeś to już wcześniej? Widziałem. Ja dopiero. Albo to zobacz raz. Tutaj. Taka szubienica z zregulowaną wysokością sznurka. Ja miałem taką huśtawkę na drzewie. To też wyglądało jak szubienica. Ty, bo tu jakiś jest chyba szef. Już nie widzę. Zauważyłem. Zakręty zimno. Wow. Żaden problem. O, tutaj ten szef będzie, o którym ci mówiłem. Lukiego trzeba się zapytać. On tam wie. O, tam już ma z 50. Dobra, weź sobie tarczę. Wystraszyłem się. I nic się nie bój. Może być miała odporność. Mama. Nie, wystraszyłem się, bo spadło mi nagle HP. Ja ład. No, ostrzegałem, że ma zaklęte zimno. Odporność na ogień. Chcesz tarczę, łap. No pokaż, skoro jej nie chcesz. Ale gdzie ty w ogóle jesteś? Tu. No to rzucaj. Aha, taką tarczę. No zobaczy, co ona tu ma. No lepsza od mojej. No. Prowadź. Co padło ci? No, szkielet sam padł. Ledwo co się zamachnąłem. To może kruk go zabił. No wiesz, ten pierścień się nie patrz znowu. Dobra. Mięsko. Przypiekaj ci troszeczkę, będziesz miał przywieczoną skórkę. To co, wilczki dalej? No bo w co? Aha, dobra, elektryczny cios to jest, czekaj. No, okay. Elektryczny cios będę dawał. I też później tą furię. O, będzie bardzo ładnie. A krowi level będziemy robić, nie? No, pewnie. No. Z furii tam machnę się raz i wszystkie popadają. A nigdy nie przechodziłem jeszcze na Battle.net'cie tak właśnie, wiesz, jak teraz przechodzimy. Jeszcze nigdy. Ale nie masz lagów ani nic? Nie, nic nie ma. Super. O, bosik. Właśnie słyszę. O nie, nienawidzę to. Wrzucę im kulkę tam. Zobaczymy, co powiedzą. Zobacz sobie to. Gdzie ty patrz. Jesteś? Ty u mnie się. Ej, co? Zobacz sobie tutaj. Święta kula. No ale co ja mam zrobić z twoją świętą kulą? Oddać. Chodź tutaj, bo tu jest boss. A tuż tu jesteś. No dobra. Wilczki do ataku. Stoję tu, zabijam, a ten przychodzi. Chodź tutaj. Nie, bo tu jest straszne zamieszanie. Wiesz co, oddałbyś Chelsea ten młotek, co? Aha, młotek Chelsea, no dobra. Jejku, wiesz, ja mam tych klejnotów. A obraz sobie nasyć. No nasyć sobie, jak chcesz, ale... Zobacz sobie, co zrobiła ze zbroi, która miała 51 i nic więcej. Zobacz jaka. No, żółta. Ło, fajna. Dobra, ja ją biorę, a ty sobie weźmiesz taką. Dobra. Nie no, co ty weź. Ja się w ogóle nie przyjrzałem. Piękna. Nie no, fajna zbroja, faktycznie. Udało ci się. Dobra, a właśnie, ja muszę się ciebie zapytać, bo ty żeś brał te workout mixtury od tajania, nie? To one tak działają, że jak sobie łykniesz przed, to będzie działać, czy...? Tak, to będzie działać tam chyba przez pół minuty, czy jakoś tak, zwiększyć ci odporność o 50. Dobra, to ja ją tutaj ściągam. Tylko zabiję tego szamana, żeby tutaj nie ożywiał. Robaku... Oj, mana się skończyła. No, słaba to... jest. Tak, to będę walić po 20, bo będę walił po 130, ale... O, dwa wilczki padły, trzy wilczki padły, cztery wilczki padły. I Andaviel też padł.
Można sobie tutaj wejść co chcesz. No biorę na to. Ooo, ile tych szmaragdów. Mi możesz buławę zostawić z nadzieją, że będzie jakąś odporność miała. Odbierz sobie. Ja jakbym mógł, to bym sobie wziął. Weź sobie pas, no bo to jest ten pas z trzema rządkami. O, dobra, dzięki.